Wygląda na to, że nagrywamy. Cześć, tutaj Hawek, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej serii na temat choroby leśniowskiego Crohna. Dawno nie było kolejnego odcinka i będzie on trochę luźniejszy niż te ostatnio, bo mamy temat taki całkiem ciekawy. Dzisiaj mam rarytas. Jest telefon. Widzicie, to jest telefon. I mam na nim parę aplikacji, które pomagają jakby ogarnąć się chorobą leśniowskiego Crohna i też z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, więc jeżeli macie którąś z tych chorób, to tutaj mam parę aplikacji. Widać coś? Mamy tutaj parę aplikacji, które myślę, że mogą nam pomóc, a niektóre z nich są po prostu takie, że są zabawne. Więc zacznijmy może od tych, które rzeczywiście coś mogą nam pomóc. Aplikacja pierwsza. Aplikacja nazywa się BM Classic. To jest BM, jest skrótem od Bowel Mover, czyli od ruchy w jelitach. Dodajemy sobie nasze wszystkie rzeczy, które nas interesują w związku z Crohnem. Możemy sobie tutaj dodawać ile piliśmy wody, jaki mieliśmy stres, czyli wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie w związku z chorobą. I tutaj są jakieś tam, wiadomo, są statystyki, potem możemy sobie sprawdzić, jakie czynniki na nas mają zły wpływ, jakie wręcz przeciwnie, jakie po prostu kompletnie nie mają wpływu na to, jak się czujemy. To myślę, że jest całkiem spoko opcją. Aplikacja jest darmowa, ale na iOSie bodajże trzeba chyba coś za nią zapłacić, żeby mieć wszystkie opcje oczywiście, nie? No bo przecież na iOSie... I ładnie nam się zaznaczyło na kalendarzu, jest... O! Nic nie widzicie, bo jest zły fokus. Ha! Gotcha! Bardzo przydatna aplikacja. Ja może nie korzystam z niej jakoś super często, bo to trzeba sobie wyrobić nawyk. Ale jak ktoś sobie wyrobi nawyk, to polecam. Druga rzecz. GI Monitor. GI to jest skrót od czegoś. Tutaj oprócz tych bowel movementsów, które też mamy jako jedną z opcji, to mamy jeszcze stress level, tam też to co prawda było, ale tutaj jest jako osobna opcja, jest pain level, czyli to jak nas boli, możemy sobie zaznaczyć, możemy sobie wpisywać wszystkie posiłki, jakie danego dnia zjedliśmy, wagę naszą codzienną, jakieś symptomy osobne, które nam się pojawiły, pytania, które mamy do naszego lekarza, możemy sobie to zapisać i wszystko mieć w jednym miejscu, że jak pójdziemy na następną wizytę, to już po prostu wyciągamy telefon i wiemy, co chcemy. Oprócz tego możemy też swoje leki wpisać, jeżeli gdzieś po drodze zdarzyło nam się, że nie wzięliśmy jakichś leków, to też możemy sobie to tutaj zapisać. Także to jest bardzo spoko. Tam jest Socialize, coś tu się pojawia. Są jakieś... chociaż dostęp do forów jest, to jest zawsze coś. Można sobie zapytać kogoś za granicą, przynajmniej o jakieś rzeczy, które nas interesują, ale trzeba znać angielski. Oczywiście aplikacja jest po angielsku. Tego zapomniałem dodać. Trzecia aplikacja. My IBD. I to jest tak naprawdę praktycznie to samo, co ta poprzednia. Ma trochę inne funkcjonalności tak ogólnie. Ma na pewno jedną rzecz inną. Jest to mood. Możemy sobie wpisać, jaki mieliśmy nastrój. To się nie liczy. Nie liczy się stres. Liczy się to, jaki mieliśmy nastrój. Żebyśmy zrelaksowani. Było fajnie na dworze i dzięki temu czuliśmy się dobrze. Że było na gorąco na dworze. Takie piekło, jak jest teraz. Nie da się żyć. Jest też coś takiego jak IBD Academy. To jest, myślę, też spoko. Bo można sobie pooglądać filmiki. Można sobie pooglądać strony internetowe, które są ściśle z chorobami jelit związane. Więc tutaj też taka baza wiedzy się pojawia. Jest spoko. Warto wiedzieć rzeczy. Kolejna rzecz to My Plate. O, mój talerz. Na początku aplikacji wybieramy, czy chcemy stracić wagę, czy zyskać wagę. Więc powiedzmy, że ja chcę przybrać na wadze. Jak bardzo jestem aktywny, pytanie. Lightly. Siedzę przed komputerem, gram w gry, więc moja ręka chodzi na myszce dużo, więc to jest mała aktywność. Jak już założymy to konto, możemy ustawić sobie jakiś jadłospis, taki pi razy oko dla nas, który może nie jest dostosowany do naszych chorób, ale na pewno znajdziemy tam parę przepisów, które mogą dla nas być dobre, bo to jest raczej zdrowe jedzenie. Jeden problem, jaki widzę z tym, to są przepisy na Amerykę, więc tam są jakieś rzeczy czasami, których w Polsce dostać to panie! Kolejna rzecz, którą tutaj mam dla was, to jest rzecz pod tytułem kolonoskopii. To jest program, aplikacja, która pomaga nam przygotować się do kolonoskopii. Wszyscy wiemy, że to przygotowanie jest średnio przyjemne, ale czasami w tym ferworze, który jest w trakcie tego przygotowywania zazwyczaj, że biegamy tu i tam, no to zapominamy, ile już wypiliśmy, ile jeszcze musimy wypić. Wybieramy opcję, czy chcemy wypić ileś konkretnie szklanek, czy wypić aż będzie gotowe. Powiedzmy, że chcemy wypić ileś tam szklanek. 5! No i co ile
chcę je pić co 5 minut. Wypiłem teraz pierwszą. Leci timer, który mówi nam, za 5 minut będziesz pił kolejną i będzie alarm i będzie dryn dryn. Chciałbym wrócić. Come on, chciałbym wrócić. Nie umiem. Nie, to nie. Kolejna aplikacja i to jest chyba najbardziej przydatna aplikacja ze wszystkich, jakie powstały. Nazywa się My Bathroom. Nie My Bathroom, nazywa się Bathroom Scout. Bathroom Scout, co można przetłumaczyć jako zwiadowca toalet? Toaletowy zwiadowca? Wyszukiwacz toalet? Aplikacja prezentuje się bardzo prosto, prosi oczywiście o dostęp do map i pokazuje nam wszystkie okoliczne toalety, więc jak trzeba gdzieś szybko biec, to bierzecie najbliższą i biegiemy. Są tu toalety publiczne, toalety na jakichś stacjach benzynowych. Na pewno bardzo użyteczne, na pewno bardzo, bardzo polecam. I ostatnia rzecz, to już raczej bardziej w kategorii żartu. Żartu. Zaczynam się śmiać tylko jak myślę o tej aplikacji, bo to jest po prostu najlepszy pomysł ever. Poop time, czyli w dosłownym tłumaczeniu czas kupy. Ta aplikacja kompletnie nie pomaga nam w naszym leczeniu, ale pomaga nam w dobrym samopoczuciu, ponieważ chodzi tutaj o to, że zliczamy, ile zarobiliśmy będąc w toalecie w pracy. Tak. Dobrze słyszeliście, ile zarobiliście będąc w pracy w toalecie. Wpisujecie tutaj, ile zarabiacie na godzinę. To jest podawane w dolarach, ale to nie jest ważne, możecie sobie wpisać w złotówkach, przecież to jest informacja tylko i wyłącznie dla was. W momencie, kiedy idziecie do toalety w pracy, wciskacie sobie start i to zaczyna liczyć wam czas i zlicza wam total time. To nie jest darmowa aplikacja. To jest aplikacja za dolara bodajże, albo za dwa. Ja za nią zapłaciłem. Więc fajne, ale nie wydawajcie na to pieniędzy, kompletnie nie ma sensu. I to była ostatnia aplikacja, którą chciałem wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że któreś z tych aplikacji wam się przydadzą, bo pewnie korzystacie z telefonów komórkowych, no nie oszukujmy się. W dzisiejszych czasach wszyscy korzystamy z telefonów komórkowych. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście łapsą w górę. Jeżeli wam się nie podobał, to ten w dół. Pamiętajcie też o tym, żeby wchodzić na mojego Face'a, na mojego Instagrama i też na mojego Snapchata. Tu! A na YouTubie jesteście, więc nie będę wam podawał linka, przecież chyba wiecie, gdzie jesteście, nie? Do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, cześć!